Cześć, tutaj Domek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj piwo z browaru Thornbridge, które kupiłem już jakiś czas temu i tak sobie czekało. Data przydatności jest do 15 lutego, więc został równy miesiąc. A to jest Imperial IPA, więc nie zrobiłem mu dobrze zapewne. Sprawdźmy zatem, no ale jest w terminie, Pewnie jeszcze możecie trafić w sklepach. To jest piwo, które się nazywa Halcyon. I Halcyon to jest, według wujka Google'a, to jest zimorodek, tudzież pewien ptak, który się nazywa... Kurde, zapomniałem. Rodzaj zimorodka. Czy taki był cel tego browaru? Być może, bo był Wild Raven, czyli dziki kruk, był Wild Swan, czyli to jest chyba dziki łabędź, więc niestety nie podaję żadnych konkretów. Jest tylko, że mocno chmielone, z aromatami owoców tropikalnych, mango, Summer Berry, następne jakieś berry, których nie wiem co to jest. Touch of Caramel and Biscuit Sweetness. No i tyle, no żadnych konkretów. Na stronie również nie ma żadnych konkretów, co oczywiście należy potępić. Spróbujmy zatem, co tam jest. Kapsel taki Thornbridge'a, logo, Innovation, Patient, Knowledge. Dobra. Aromat jest cytrusowo-drożdżowy. Ale są teraz owoce. W pierwszej wersji było takie drożdże, po prostu jak kostka drożdży takich piekarniczych, ale teraz już bardziej cytrusy i owoce tropikalne. Bardzo jasne, zwłaszcza jak na Imperiala. To piwo jest tak jasne, ono jest jeszcze jaśniejsze niż wy tam widzicie. Ono jest słomkowe. To jest barwa słomkowa, bardzo jasno żółty. Pierwszy raz widzę Imperiala o takiej barwie. India Pale Ale, oczywiście, West Coast IPA, takie mogą być, ale Imperiala to widzę pierwszy raz tak jasnego. To jest piwo, 11 ma taką barwę, nawet niektóre mają ciemniejszą. Ja nie wiem, jak oni to zrobili, tak jakby ryżu jeszcze dodali tam, ale ryżu nie ma. Jest tutaj tylko woda, słód, słód jęczmienny, pszenica, czyli nie, chyba że to im chodziło, że malted. Nie, to jest pszenica chyba niesłodowana. Delikatne zmętnienie, taka opalizacja. Piana dość obfita, ale nie jest za piękna. To znaczy zaczyna szybko się robić średnio pęcherzykowa. Przejdźmy do aromatu, bo to w sumie najważniejsze. Ładny, bardzo, bardzo ładny, bardzo intensywny aromat owocowy. Taki typowy dla India Pale Ale. Piwo ma 7,4%. Niestety nie wiem, ile ma ekstraktu. No ale zakładam, że tą 18 jest. Bardzo dobre. Aczkolwiek mi bardziej się kojarzy z India Pale Ale niż z Imperialem. Nie ma tutaj za wiele słodyczy. Jest alkohol. Nie jest jakiś strasznie odrzucający, ale jednak jest. Jest niezła pijalność. Nie sądzę, żeby to było dużo powyżej 18. Zwłaszcza jeżeli jest 7,4, bo to piwo nie jest słodkie. A 7,4 no to można mieć i z 15, i z 16. Być może ten Imperial się odnosi do nachmielenia. Jeżeli chodzi o nachmielenie, to w aromacie rzeczywiście jest tego sporo. Natomiast perfumowane tak trochę. Natomiast goryczka
jest solidna i minimalnie alkoholowa. To i jednak ten alkohol jest trochę wyczuwalny. Mimo, że to tylko 7,5%. Procent. No, ja preferuję inne imperiale. Ja preferuję Imperial IPA, które jest słodkie, bardzo gorzkie i które się degustuje, sączy. To jest bardzo podobny problem, co przy piwie Czesława Dziełaka, czyli Grand Prix, nie, jak on się nazywał? Brackie Imperial IPA, Brackie Imperial IPA, które było bardzo pijalne, ale ja oczekuję, że Imperial jest degustacyjny. Różnica jest taka, że to ma 7,4, co i tak jest sporo, tamto miało chyba 8, tak? Więc trochę lepsze wykonanie, bardziej wytrawne i z wyższą nieco goryczką niż brackie Imperial IPA, ale ta sama wada. Czyli to jest piwo, które za dobrze wchodzi, za mało dostarcza wrażeń, za szybko się je pije, a to jest niestety wadą. Wadą piwa wysokoalkoholowego jest to, że je się szybko pije. Nie powinno się go szybko pić. Powinno mieć tyle smaku, tyle niuansów, tyle nawet tej słodyczy, która hamuje tempo picia. To piwo można spokojnie wypić w kwadrans, tę butelkę. Pamiętam, że z Imperium Atakuje też tak było, chociaż Imperium Atakuje jest słodsze na pewno od tego piwa. Generalnie jest niezłe, ale nie tego oczekuję w tym stylu. Oczekuję więcej słodyczy, więcej goryczki, więcej takiej likierowatości, takiego trochę nalewki chmielowej. To piwo jest, ale to właśnie przez to, że jest takie jasne, że jest takie lekkie, że jest takie zwiewne, to jest też zdradliwe. No ale ciekawe. Wasze zdrowie. Ogólnie rzecz biorąc jest niezłe. Tylko jeżeli mam pić tego typu piwo, to wolę wypić American Pale Ale, który ma 4,5-5%, a nie takie, które ma 7%. Bo mi nie zależy na tym, żeby się szybko znieczulić. No i niestety ma tę wadę, że goryczka jest nieco alkoholowa.